Witam, z tej strony Abelson dla Akademii Zdrowego Żywienia, serwer Dziedzictwo Mistrzów 2 Ultima Online. Dziś chciałbym zaprosić Was na poradnik dotyczący sadzenia drzewek owocowych. Każdy rolnik na naszym serwerze Dziedzictwo Mistrzów 2, do którego właśnie się loguje, może takich drzewek podczas swojego ciężkiego żywota posadzić 4, zatem dobrze przemyślcie, gdzie dokładnie chcecie je posadzić. Do posadzenia drzewek potrzebujemy w plecaku sadzonek na dane drzewko, konia, a także brony. W dzisiejszym odcinku mamy też gościa specjalnego, którym jest Angus McClash, który właśnie zajmie się sadzeniem sadzonek. A ja zaprezentuję, jak odpowiednio przygotować do tego pole. Będąc na koniku, bronę musimy położyć na ziemi i podpiąć ją, że tak powiem, dwuklikiem. Następnie krok po kroczku, powolutku, przygotowujemy glebę, tak jak widać to na filmiku. Jako ciekawostkę dodam, że sadzenie drzewek owocowych dla młodego rolnika może być źródłem naprawdę sporego dochodu, które niejednokrotnie finansowało już postawienie pierwszego domu na przykład. Otóż Akademia jest w stanie zapłacić naprawdę sporo złota za posadzenie czterech drzewek owocowych w swojej okolicy, z których to sadzący może później zrywać owoce bez stresu, także to jest win-win dla każdego. A młody rolnik naprawdę jest w stanie zarobić na tym sporo. Widzimy, że już nasze pole prawie jest gotowe. Za chwilę przekażę sadzonki Angusowi i on zajmie się resztą. Jak się sadzi? Otóż musimy taką sadzonkę dwuklikiem uruchomić. Pojawi nam się celownik, w którym wskazujemy środek tego pola. I jedyne co nam pozostaje, to poczekać aż wyrośnie. Jak widzę, nasz pomocnik Angus gdzieś tam się między drzewkami chowa, także wykorzystam to chwilę, bo nie wspomniałem o tym, gdzie nabyć bronę i sadzonki. Otóż nabyć je można u każdego farmera w mieście. Oczywiście ich odnalezienie pozostawiam Wam. Potem przekazuję Angusowi sadzoneczkę i przyglądamy się, jak wygląda sadzenie. On w tej chwili dwuklik na tą sadzonkę, pojawił mu się celownik, którym celuje środek tego pola. I to tyle, jeśli chodzi o pracę. Pozostaje nam teraz tylko poczekać, aż sadzonka wyrośnie. W dokładnie ten sam sposób możemy posadzić różne drzewka owocowe, w tym grusze, jabłoń i brzoskwinie. Niestety drzewka cytrynowe i cytrusowe nie są dostępne na naszym serwerze, a ich owoce możemy kupić tylko u farmera NPC. Zatem oklaski dla Angusa za idealne sadzenie sadzonki. I już po chwili widzimy, że drzewko bardzo ładnie wyrosło. Angus w międzyczasie posadził też drzewka jabłoni niedaleko naszej mleczarni. Zaraz się im przyjrzymy, ale skoro wyrosła ta brzoskwinia, także i z jabłoniami nie będzie problemu. Oto one. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Wszystkich zainteresowanych zapraszam także do obejrzenia pozostałych dostępnych na kanale, a także odwiedzania naszego bloga akademickiego oraz strony Dziedzictwo Mistrzów gry na naszym jakże cudnym serwerze. Do usłyszenia.